Marvel's Avengers, bo przy zapowiedzi tej gry narosło dużo pytań, jak to będzie skonstruowany tam co-op, czego ta gra wygląda jak jeden wielki quick time event, czy to rzeczywiście będzie tak wyglądało. No i nie będzie tak zupełnie wyglądało, to ta gra nie będzie zupełnie żadnym wielkim quick time eventem. Nie będzie też tak liniowe jak ten gameplay, który widzieliście, dokładnie, bo ten gameplay, który udostępniło Square Enix i w którym my mogliśmy zagrać, to jest samouczek, więc jakby to siłą rzeczy to jest najbardziej liniowy etap w całej grze i najbardziej taki wyreżyserowany etap w całej grze, więc inne poziomy nie będą tak wyglądać, będą bardziej otwarte, będziemy mieć trochę więcej swobody. No i przede wszystkim postacie będą mieć więcej skilli, kombosów i tak dalej, więc trochę szkoda, że nie mogliśmy zagrać w to mięso tej gry tak naprawdę, tylko w taki aspekt tutorialowy. Ale i tak jakby ten gameplay jest taki bardziej zbliżony pod względem flow walki, animacji i tak dalej, płynności do Batmana. Bo jak się tylko ogląda, to wygląda tak trochę sztywno jednak, a jeszcze jednak jak zagrałem, to miałem takie poczucie, że to jest faktycznie bardziej takie płynne i angażujące niż się wydaje, jak się oglądało. Jeszcze w kwestii może koopowej, bo misje fabularne, bo gra będzie podzielona na dwie części. Misje fabularne, główne, i Warzone, które będą właśnie taką wersją koopową, gdzie będziemy mogli razem z przyjaciółmi dowiadywać się o danych postaciach Marvelowych, poznać ich historię, taki background. Tak więc, żeby przejść grę i zrozumieć całą fabułę, nie trzeba będzie ich wykonywać, ale oczywiście one będą poszerzały całą historię, całe uniwersum, no i oczywiście same w sobie będą koopowe. No i zdobędziemy też w tych misjach loot dodatkowy, bo tu ogólnie postępy i tak dalej, rozwój postaci przypomina gry w stylu Division czy Destiny, że zdobywamy coraz lepszy ekwipunek. Oczywiście to nie jest tak, że Iron Man wyposaży karabin, to jest wszystko tak jakby w ramach postaci, czyli coraz lepsze części pancerza i tak dalej, i tak dalej. Więc po to będzie warto wykonywać te misje poboczne, koopowe, w których będziemy musieli grać każdy inną postacią. Nie będzie tak, że czterech Hulków na przykład na jednej misji, co oznacza, że pewnie bardzo szybko dodadzą nowe postacie, bo tak naprawdę teraz jest 5 tylko ujawnionych, więc podejrzewam, że jeszcze na premierę będzie więcej, bo to by było trochę problematyczne, gdyby na premierę było tylko 5 bohaterów. Tak, po prezentacji mieliśmy sesję Q&A i oni wręcz powiedzieli, że na pewno będą jeszcze dodane do postacie i ujawnione jeszcze przed samą premierą kilka, ale oczywiście po samej premierze gra będzie wspierana właśnie dodawaniem kolejnych tych misji warzone'owych, byśmy razem z przyjaciółmi mogli sobie zagrać i wykonywać zadania. Będą dodawane nowe postacie, a zarazem jeśli będą dodawane same postacie, to też będą dochodziły misje fabularne dla pojedynczego gracza, więc to będzie się tak wypełniało. Cała struktura rozgrywki jest też trochę przypomina Destiny. Nie chodzi tutaj o samą rozgrywkę, w sensie strzelanie czy coś, no tak, bo tego tutaj nie ma. Strzelania jest tu mało, tylko Czarna Wdowa ma pistolecik, tak, z którego może strzelać. Ale mamy mapę świata, trochę podobną jak w Destiny, na której tam wybieramy, gdzie chcemy się udać, jaką misję wybrać, ale ekwipunek, cały inwentarz, który posiadamy, jest wręcz skopiowany jeden do jednego do tego, jak to wyglądało w Destiny. Rzeczywiście zdobywamy konkretne na przykład elementy pancerza czy też uzbrojenia i one mają kolor tam niebieski, zielony, złoty, czyli są tam zwykłe, no tak, rzadsze, legendarne. Czyli taka typowa gra z lootem. No, taki... Tak, tak, pokazane ile tam dodają nam do pancerza tego wszystkiego. Tak więc jest tu bardzo, bardzo wszystko podobne, plus mam naprawdę olbrzymie drzewko umiejętności i takich dodatkowych skilli, więc będzie co tam robić i rzeczywiście na pierwszy rzut oka wygląda to jak taka typowa gra akcji, która będzie prosto linijna, korytarzowa, a ona będzie w rzeczywistości czymś zupełnie innym, bo będziemy mieć bardzo dużo tutaj tych elementów RPG-owych, będziemy mogli wybierać misje, będziemy mieć te skille i tak dalej, i tak dalej. Więc to będzie połączenie action adventure z Destiny i z co-opem, no, multiplayerem. Myślę, że oni muszą zrobić betę jakąś i pewnie zrobią, bo to jest gra tego typu, że doczeka się na pewno testów, żeby wszyscy się naprawdę tak w praktyce przekonali, jak to będzie wyglądać. We should secure the Terrigen Crystal. If that thing gets hit, already on it. Ugh.